zakończył zawody na miejscu siódmym. Był najlepszym z niemieckich skoczków na obiekcie Adama Małysza, choć wydawało się, że powinien mieć podium, bo przecież był liderem po pierwszej serii. O, ładnie, ładnie. Wprawdzie lądowanie bez telemarku, sobie, tak. Więc tutaj not Johanssona pewnie nie przebije, ale odległość świetna. 147,5, wyrównany rekord skoczni. Trzech zawodników zatem jest rekordzistami skoczni: Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi i Karl Geiger. 147,5 metra, ponad 2 metry na sekundę wiatru, oceny niskie, no bo lądowanie widzieliśmy, jak wyglądało, no ale piękna odległość, brawo dla Karla Geigera. Które będzie miejsce?